Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie, gorąco pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądają. Oczywiście witam i pozdrawiam pana Andrzeja Ryczka, architekta. Po raz kolejny spotykamy się tutaj na budowie i chyba od tej strony jeszcze nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy. Mam tutaj na myśli miejsce, w którym stoimy. I co tutaj, na co chciałby pan zwrócić uwagę? Witam serdecznie również drogich widzów. Szczęść Boże i zgodnie z zapytaniem ojca Jana chciałbym powiedzieć, że stoimy troszkę na uboczu, niemniej jednak to jest frontowa część świątyni, czyli to jest główne wejście. Tutaj za nami widać karyliony, czyli propyleje takie właśnie żelbetowe, na których zawisną dzwony muzyczne, które będą odgrywały określone melodie. Widać to wyniesienie ramp. To jest wyniesienie ramp, które jest głównym wejściem. Ono jednocześnie służy jako zabezpieczenie takie właśnie deszczowe, no i podkreśla architektonicznie główne wejście. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na zieleń. Tutaj właśnie stoimy obok bardzo pięknych, czerwonych klonów, które po obwodzie całego Placu Celebry obiegają i tworzą taką piękną ramę zieloną, a tutaj raczej by można nazwać czerwoną, prawda, bo one są w ciemnym kolorze. Panie Andrzeju, oczywiście naszym widzom jesteśmy to winni, że by im wytłumaczyć, że stoimy pomiędzy parkingami, które już są od kilku miesięcy gotowe. Sadzone są aktualnie teraz drzewa, montowana jest instalacja do podlewania tychże drzew, żebyśmy nie musieli w razie suszy biegać z konewką. Natomiast i tutaj jest to, o czym pan mówił, tu będą karyliony, ale jeszcze z tej strony będzie bardzo piękna brama. Z tej strony, od strony wejścia do kościoła będzie bardzo piękna brama, którą też pan już zaprojektował i coś na temat tejże bramy. Tak, więc brama będzie, ponieważ mieliśmy w zamyśle, że posiadany przez nas krucyfiks z drewna, który jest dość dużego formatu, znaczy około 3 metry wysokości postać Chrystusa, to tą postać użyjemy jako część centralną bramy wejściowej. Ta brama będzie odpowiednia architekturą do tych właśnie portali, które za nami widać, portali Drogi Różańcowej. I tylko będzie w większej skali oczywiście i będzie stanowiła taką powitalną, od razu pielgrzym będzie witany przez taką bramę Chrystusową, gdzie nabierze to takiej wielkiej powagi i takiego majestatu powitalnego. Także ona w tej chwili będzie zlokalizowana naprzeciw rampy właśnie z pomnikiem Jana Pawła II. Więc każdy, kto tutaj przyjdzie do tego kościoła, będzie przechodził przez bramę od strony parkingu, a tą bramą jest krzyż Jezusa Chrystusa. I myślę, że warto też uświadomić wszystkim, że tak jak przy koronce, przy różańcu, jest krzyż na końcu, prawda, czy na początku. Tak samo jest również i tutaj. Tu będzie krzyż, brama z krzyżem. Tak. I od krzyża, jeżeli udamy się w lewo, to będziemy mieli najpierw tajemnicę radosne, tajemnicę światła, tajemnicę bolesne i tajemnicę chwalebne. To też jest bardzo, myślę, piękny wymiar. Taki jest bardzo symboliczny, w takim pełnej metaforze właśnie będzie następował. Właśnie te 20 stacji różańcowych będą
jak gdyby takim następną ramą otaczającą plac. Tu widać bardzo ładnie akurat nakładające się dwie ściany tych właśnie portali Drogi Różańcowej. I ja mam jeszcze jedno pytanie, bo ten krucyfiks, który mamy, ta rzeźba jest z drewna. Czy właśnie wystawienie tej rzeźby tutaj w tą bramę nie będzie temu po prostu drewnu szkodzić? Czy to nie będzie pękać, rozsychać się? Bo to przecież mamy w Polsce bardzo różne warunki atmosferyczne. Tak, więc dlatego właśnie ta brama będzie miała poszerzoną taką strukturę, która no to taki ten największy taki impakt deszczowy będzie zasłaniała. Natomiast przygotujemy ją i zabezpieczymy tą rzeźbę drewnianą. Oczywiście no, najprościej to jest tak po naszemu staropolsku, że gorące pokosty wprowadzone w strukturę drewna zabezpieczą, ale dodatkowo prawdopodobnie również zrobimy lakier niebłyszczący, który zabezpieczy strukturę drewna przed niszczeniem. Oczywiście każde wyeksponowanie drewnianych figur na zewnątrz no, powoduje pewne zmiany takie w strukturze drewna. Niemniej jednak, jeżeli nawet będzie to jakaś strefa pęknięć, to przyjmujemy, że to jest ta część tego zdarzenia, że ta rzeźba nabierze takiej mocy właśnie przebywania na dworze i czasowej, no ona będzie się może trochę przetwarzać, ale będziemy dbali o to, żeby utrzymała się jak najdłużej w tej kondycji takiej no, pięknego drewna. A jest tak pięknie rzeźbiona, nie mamy miejsca jednak, żeśmy stwierdzili, że w prezbiterium wewnątrz kościoła byłaby zbyt dominujące. W większej skali, więc tak. Także bardzo pięknie będzie tu właśnie organizować tą główną bramę najściową na plac celebry naszej świątyni. Tak. Ja myślę, że teraz dobrze będzie, jak przejdziemy właśnie tam na plac i w którymś miejscu się zatrzymamy, aby zwrócić uwagę na to, co ostatnio powstało w czasie tych dwóch miesięcy, jak Pan jest tutaj w Polsce aktualnie. Tak, tutaj właśnie ojcze Janie, no jestem zachwycony, bo właśnie no, tak szybko to minęło, bo już 2,5 miesiąca tutaj jestem, prawda? I rzeczywiście no, jakoś tak udało mi się zauważyć i nadzorować i tak patron mieć autorski i architektoniczno-artystyczny nad bardzo dużo elementów zobaczymy, które się jak gdyby zaczęły i będą później powtarzalne, czyli od momentu, kiedy ustaliliśmy, że tak ma wyglądać początek, powiedzmy, ścian, no to wiadomo, że później one przejdą wokoło też. Jesteśmy aktualnie na Placu Kościelnym, jak to już nieraz mówiliśmy, granitowe płyty, granitowa kostka jest już prawie skończona. Tak pięknie nasz plac wygląda. A za nami już widać elewację taką, jaka ona będzie. Oczywiście ten ogromny betonowy, ta ogromna betonowa płaszczyzna też będzie zagospodarowana i o tym wszystkim za chwilę Pan nam opowie, dobrze? Tak jest. Proszę bardzo. Także oczywiście, ojcze Janie, że w tej chwili właśnie ta górna część gzyms, te kolumny właśnie otaczające taras taki właśnie obejściowy, który jest i dla celów dostępności do przestrzeni kościoła głównego, jak również dla ewentualnej kontemplacji przepięknego krajobrazu Wisły, który się naokoło nas tutaj roztacza. Także ten kolor, to my tutaj, jak mówiłem kiedyś, że tutaj katalogowo nazywa się Nordic White, czyli biel północy. To jest taki bardzo piękny, spokojny, beżowy kolor, który korespondować ma z przyszłymi płaskorzeźbami, które pojawią się właśnie na tych niewykończonych płaszczyznach. Zostawiliśmy je specjalnie w betonie.
Dlatego, że tam powstają takie płaskorzeźby natury no, historycznej, pamięci narodowej, właśnie wykonane w formie płaskorzeźb, reliefów. I one powinny być właśnie też w kolorze piaskowca, naturalne, czyli właśnie ta elewacja już w tej chwili, w tej górnej części, jest już takim gotowym kolorem. Szczególnie dzisiaj rano mieliśmy piękne słońce, ale teraz akurat słońce zaszło. To w słońcu to jeszcze nabiera jeszcze większej krasy. Ten kolor jest bardzo piękny. Także no tak to w tej chwili jest ten widok końcowy jak gdyby, ale chciałbym zwrócić najbardziej coś nowego, co jeszcze Państwo nie widzieli, ojciec Jan pewnie też, mianowicie ściana portali różańcowych, czyli tych stacji różańcowych wykonanych, jak wiemy, w pięknych płytach marmurowych, rozrzeźbionych. Te portale są w tej chwili już wypełnione, przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona no, właśnie kandelabry, które takie potrójne lampy, które przepięknie wieczorem, jużśmy próbowali, one przepięknie oświetlają nam przestrzeń placu, tą właśnie tak do osi placu, która jest konieczna w tej strefie do oświetlenia. To już, jak już pokazywaliśmy Państwu, tutaj są umieszczone w tych portalach tajemnice światła, które pamiętamy wprowadził do Różańca święty Jan Paweł II, nasz rodak. Ale z następne są już na oceanach. Już są płyną na oceanach, płyną, więc tak, mamy nadzieję, że za kilka tygodni będzie, już będą tutaj w Polsce i znowu je będziemy montować, ale ja mam czasem taką obawę, panie Andrzeju, czy wszystko oni tam nam zrobią, zdążą wyrzeźbić, bo to i jeszcze ambonki, chrzcielnica, prawda? Ambonki tutaj są gotowe, ojcze. Ambonki już są gotowe. Już dostałem informację, że ambonki są gotowe, także dlatego może trochę właśnie te stacje drogi różańcowej. Ja podkreśliłem, że potrzebujemy tą strefę liturgiczną jak najszybciej mieć skończoną, żeby tutaj no jak najbardziej upieścić, prawda, tą przestrzeń. Także te ambonki będą towarzyszyły już istniejącemu ołtarzowi, marmurowemu ołtarzowi, który odzwierciedla ostatnią wieczerzę. Tak, to znaczy, że nie ma się co martwić, wszystko będzie na czas. To znaczy ja za naród wietnamski akurat tak mało mogę, ale z tego wszystkiego, co się dotychczas działo przez lata, to są bardzo rzetelni ludzie, bardzo, bardzo rozumieją właśnie i tak jakąś z taką podobną pasją jak my podchodzą do realizacji tych dzieł swoich, które my tu wskazujemy, my komponujemy, my rysujemy, natomiast oni wypełniają to już w formie gotowych rzeźb marmurowych, które po obwodzie będą. No i tutaj chciałbym też zwrócić uwagę, że te portale już są prawie skończone. On już jest też jakiś tam elewacyjna, to jest specjalna masa elewacyjna, która właśnie tak to będzie wyglądać. I ten kolor jest też w kontraście do marmuru pięknego, prawda? On jest tutaj taki właśnie, no i tak jak mówiłem kiedyś, że mój profesor jeszcze, który po wojnie przyjechał ze Lwowa, miał takie ładne określenie, taki smutny beż. Także to one są w takim smutnym beżu, czyli są bardzo eleganckie w kolorze. No i należy się domyślać, ponieważ tam wiszą jakieś przewody, że też te poszczególne tajemnice Różańca Świętego będą podświetlone. Tak, robiliśmy próby wieczorne, więc to będzie niesamowity, uważam, spektakl. Już mieliśmy 3 stacje oświetlone nocą. To naprawdę jak to te 20 stacji różańcowych będą oświetlone, tworzy to
to bardzo taki spirytualny nastrój właśnie takiej absolutnej świętości, ponieważ one nabierają wyjątkowego takiego trójwymiarowego wyrazu przez te cienie, światłocienie, które lampy elektryczne, prawda, dają im. No i jeszcze jedno, te lampy, ich nie było, dopiero pojawiły się kilka dni temu, może kilkanaście, stopniowo są montowane. To oczywiście z tego, co wiem, a wiem, nie są lampy z jakiegoś tam katalogu kupione w OBI czy w jakimkolwiek innym sklepie, tylko te lampy zostały po prostu przez Pana zaprojektowane dla tego kościoła, dla tego po prostu miejsca. Tak, więc tutaj jest bardzo istotna przestrzeń pomiędzy portalami, żeby tą przestrzeń w sposób jakiś taki piękny zamknąć, czyli te lampy są płaskie w linii tych właśnie elementów tworzących, że one pozornie tworzą jak gdyby takie wrażenie ściany, czyli ta przestrzeń pomiędzy portalami jest wypełniona taką płaską strukturą kandelabra, który tutaj tak ciekawie i tylko właśnie tak, jak ojciec Jan mówił, że tylko dla nas służy. Także oczywiście nie mamy tutaj patentu na to, także jeżeli to będzie powielane, to każdy będzie wiedział, że pierwszy prototyp, że narodziny tej lampy to nastąpiło tutaj na naszym placu. Tak. Panie Andrzeju, jak byliśmy na początku Pana pobytu tego tutaj w Polsce, w Toruniu, to tutaj był ogromny dół, a teraz tam jest ten plac, już widać, że grunt tam został wymieniony, ziemia wywieziona, coś innego przywiezione. I proszę zwrócić uwagę, że taki ciężki dźwig tam na to wjechał i nie zakopał się, to znaczy, to jest dobra podstawa. Co tam będzie właśnie na tym placu? Więc na tym placu, no, mówiąc, że wykorzystując te umocnienie skarpy dla ewentualnych celów, no bo jeżeli już tyle kosztów się poniosło, żeby to wykonać, to na pewno przewidujemy, że tu bardzo piękne koncerty czy spotkania pielgrzymów mogą się odbyć, na pewno festiwale pieśni religijnej, pieśni młodzieżowej, tej patriotycznej, to jeżeli tak, no to musimy stworzyć jakieś tło, gdzie możemy ewentualnie postawić scenę albo posadzić nawet 100-osobową orkiestrę symfoniczną. Czyli to jest początek utwardzonego placu, dlatego się ten właśnie dźwig nie zarył, prawda, w tą powierzchnię, ponieważ kilka warstw już jest konstrukcyjnych, które to gwarantują. Ale finałowym takim, to już tutaj tak chcemy zrobić w formie takiej artystycznego happeningu, że tutaj zrobimy mozaikę z kostki brukowej, z kolorowej kostki brukowej, no, na której pojawią się określona ornamentyka, już bardziej romantyczna, czyli w tej takiej nostalgii tego betonu szarego, który nas tu otacza, jak te również te stopnie są, to dno będzie już takim artystycznym tłem dla ewentualnych zdarzeń. Ale ja mam pytanie jeszcze, no bo to jest nasze i tu możemy robić, ale tak. Tam dalej to niestety ta droga, która jest, ona nie najlepiej dziś wygląda, ona nie jest nasza. Po prostu należy do miasta, do gminy pewnie, jest do publicznego użytku i czy tu nie powinno się też coś zmienić, prawda, żeby tak, więc, otoczenie było więc interesujące. Tak jak się orientuję, to znaczy ja tutaj nie mogę określić, prawda, pewnych zobowiązań Urzędu Miejskiego, ale tak jak dawniej pracowałem w Urzędzie Urbanistycznym, w Pracowni Urbanistycznej Miasta i brałem udział w przeróżnych takich właśnie konferencjach na temat upiększania zagospodarowania miasta, to wiem, że przyległy teren, jak tu stoimy, prawda, tam jest taki piaskowy pasaż
dla rowerów, nawet dla samochodów. On niedaleko biegnie, to jest tylko półkilometrowy odcinek, który kończy się tą piękną z tyłu zielenią wiślaną. I także wszelkie akweny wodne, tym bardziej, że to jest jeden z najpiękniejszych akwenów wodnych Torunia. Ja rozumiem, posiadając tak prężną organizację Urzędu Miejskiego, jaka w tej chwili jest, która no, z Torunia robi naprawdę perłę taką miejską, to na pewno nie zostaniemy zapomnieni tutaj. Ja uważam, że prędzej czy później, widząc nasze tutaj, to nie nasze to ja mówię tym wszystkich, którzy sponsorują to, wszystkich uczestników tego pięknego zdarzenia, czyli nawet, prawda, tych sponsorów z zagranicy, prawda, zza oceanu, to miejsce będzie jakimś takim biegunem do Starówki Toruńskiej, będzie bardzo pięknym biegunem, gdzie można będzie do tego miejsca tutaj dotrzeć i przeżyć no, bardzo piękny taki spektakl spacerowo-parkowy. Ale jakby tak. Pan dotarł ze Starówki właśnie tutaj? No. Kiedyś Pan mówił, że tak można... Tutaj do serca mi ojciec ja dotarł, mianowicie ja przez no, całą moją młodość właściwie byłem żeglarzem wiślanym, czyli nawet to było bardzo, bardzo dawno, lata 50. Także rzeka Wisła jest takim moim ukochanym miejscem i teraz pamiętajmy, że no, mógłbym odnieść do dwóch miejsc, że spływ Dunajcem, prawda, pod tytułem spływ Dunajcem, no polega na taki, tym, tak. Płyną sobie z prądem. A później oni przewożą te tratwy. Flisacy, tak. No tak. Albo tam właśnie na Dunajcu, no to właśnie ludzie, którzy zajmują się tym. Ja uważam, że nastąpił taki czas i ja wiem, że to prezydent miasta ma to w sercu na pewno, jako też, który ukochał tą strefę Wisły, że oprócz strefy no, tej, którą on stworzył dla rowerzystów, dla biegaczy pieszych, dla spacerowiczów, gdzie cały torn jest no, tak pięknie zorganizowany w sensie takich pasaży, że jest pora w tej chwili, żeby się zastanowić, w jaki sposób no zwrócić się do Wisły z powrotem ją pokochać, z powrotem ją uszanować. I to jest niesamowita okazja, ojcze Janie, gdzie z rejonu, z bulwaru Filadelfijskiego, gdzie można spokojnie no, zacumować taką płaskodenną łódź, jaką nawet wojsko ma takie desantowe płaskie łodzie, tylko ją pomalujemy na piękne kolory z silnikiem i określona ilość pielgrzymów czy zainteresowanych osób, właśnie wsiadając na bulwarze filadelfijskim, no przypłynie te 4 kilometry, 5 kilometrów, właśnie podziwiając po drodze, tak jak się Amazonką płynie, prawda, podziwiając piękną zieleń nadbrzeżną, tutaj też. Znika miasto i na te 3 kilometry no, widzi się, dlaczego Wisła to jest nasza królowa rzek, że dlaczego to jest najpiękniejsza rzeka świata. To podziwiać przez moment i później doczekać się momentu, kiedy jest wlot wodny do Portu Drzewnego. I z tego miejsca ten przystanek, może ostatni albo pośredni, byłby tutaj przy naszej świątyni. Jak widzimy, prawda, że to nie tylko mnie, to może mówię tak trochę grzesznie, że nie tylko ci, którzy będą chcieli tutaj, prawda, zmówić różaniec, że na pewno inni, którzy kochają przyrodę, którzy kochają, prawda, jakieś zdarzenie natury turystycznej, to też mogliby skorzystać z takiego systemu wodnego, czyli ja bym nazwał to tramwajem wodnym, no a na pewno pierwsza ta łódź powinna być nazwana Katarzynka, która w mojej młodości
z jednego brzegu Wisły na drugi właśnie nas dostarczała do Małpiego Gaju, bo tak się to ten park nazywał. I w ten sposób można ubogacić ofertę komunikacyjną miasta Torunia. Absolutnie. Jak najbardziej. Ale turystyczną w jakiś sposób, prawda? Jak najbardziej. Że z miasta zabytkowego, z tego centrum, można się rozejść trochę szerzej, że Toruń się nie kończy, prawda, tylko w rejonie, prawda, zabytkowej, tylko gdzieś jeszcze jest bardzo atrakcyjny i piękny, a szczególnie właśnie no, mówię o tej Wiśle, że podać Wisłę, że ta Wisła w górnym miejscu, gdzie Dunajec, prawda, jest częścią, prawda, pod Krakowem ona jest trochę taka słabiutka, ale u nas to ma ponad 1 kilometr i to jest całe piękno, żeby podziwiać właśnie, żeby do serca sobie tą Wisłę z naszego rejonu właśnie wnieść. To jest na pewno, i to mówię właśnie jako dawny żeglarz wiślany, zaznaczam, że żeglarze wiślani to są najdzielniejsi wiślani, bo muszą się zmagać tak z prądem rzecznym, z prądami przeciwnymi, które główki tutaj zawracają, prawda, z mielizną, z wiatrami poprzecznymi, także kiedyś uczestniczyłem w reganach ogólnopolskich, to wszyscy ci super jachtsmeni z Bałtyku, wszyscy się od razu poprzewracali, bo trzeba być bardzo tutaj czułym na te wszystkie no, wartości Wisły, która sobie nie pozwala tak pływać tylko. Ale tutaj o tym mówię, o tym tramwaju wodnym, który w sposób bardzo ładny, jak Amsterdam ma te płaskodenne, prawda, tramwaje, to powinno się zdarzyć. Jak tu wrócimy za jakiś czas, to będzie tak, tu jeszcze to już wrócimy inaczej. Wodą. Tak, to już być może wrócimy wodą, będzie tu tak. Pięknie i będzie trochę inaczej. Tak.